jest stratą ogromną, ale w tym upadku zakiełkowała nadzieja. Kiedy nasz kraj rozszarpały trzy sąsiednie imperia, rosyjskie, pruskie i austriackie, natychmiast w żalu, w żałobie zakiełkowała nadzieja na odzyskanie wolności i zakiełkował czyn. Pan dyrektor pięknie powiedział za Szekspirem, za Hamletem. Słowa, słowa, słowa. Nic po słowach bez czynów. Natychmiast polscy młodzi ludzie utworzyli Legiony Polskie we Włoszech. Śladem tego jest nasz Mazurek Dąbrowskiego. Marsz, Marsz Dąbrowski. To oni mieli ogromne marzenie, żeby właśnie z Włoch pod przywództwem polskiego generała, przy boku armii Napoleona, tutaj przyjść, dać Polsce wolność. Marsz, Marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski. Po wolność. Nie udało się. Kolejne pokolenia wychowywane w tradycji, w miłości do polskości, do języka polskiego, do wiary katolickiej, starały się i przekładały na czyn tę ogromną stratę, ogromną nadzieję na odzyskanie niepodległości. Rok 30, powstanie listopadowe, 46 krakowskie, 63 powstanie styczniowe, 1905 rok, rewolucja w Królestwie, aż do wybuchu I wojny światowej w 1914 roku i wspaniałe wykorzystanie szansy przez wielkiego Polaka Józefa Piłsudskiego. Piłsudski również, oprócz tego, że był wielkim wodzem, był przede wszystkim wizjonerem, widział pewne rzeczy, które miały się objawić kilka lat później. To on powiedział proroczo, że szansą na uzyskanie przez Polskę niepodległości jest wojna naszych zaborców. Kiedy oni skoczą sobie do gardeł, my musimy być na to gotowi i wykorzystać to. Tak się stało. Nic nie przyszło z niczego. Ten 11 listopada 1918 roku jest tak naprawdę datą symboliczną. To był dzień każdy jak inny. Ten dzień uwiecznił kilkudziesięciolecia walk i kilka lat wcześniejszych walk Legionów Polskich. Do dzisiaj jest niesamowitą tajemnicą, jak to młode państwo, odrodzone z niczego, powstało jak Feniks z popiołów, z trzech różnych zaborów, w tak szybkim czasie udało się skonsolidować. Proszę Państwa, mówimy o listopadzie, w grudniu już zostały rozpisane wybory do Sejmu, w lutym już obradował polski Sejm. To jest 2 miesiące. To jest praca tytaniczna, niewyobrażalna w dzisiejszej koniunkturze politycznej. W 2 miesiące odrodzono kraj. Kraj 30-milionowy. Nie malutkie państewko. Kraj, który trzeba było zszyć z trzech niezależnych tak naprawdę części. W każdym zaworze był inny system prawny, inny system administracyjny, inny system monetarny, bo nawet moneta była różna. Był rubel, była marka, była korona. W 2 miesiące powstały instytucje państwowe. 2 miesiące odrodziła się Polska. Oczywiście to był tylko początek, bo za powstaniem władz musiała jeszcze pójść danina krwi. Polska to niepodległość sobie wywalczyła, nikt nam jej nie dał. To Polacy, nasi poprzednicy, oni ją sobie wywalczyli, oni ją sobie wymarzyli i to marzenie zrealizowali. Po 18 roku jeszcze była ogromna, trudna walka o granice. Pamiętamy to doskonale z historii. Wojna z Rosją Sowiecką, Bitwa Warszawska, ale nie tylko. Trzy powstania śląskie, powstanie wielkopolskie. Tak naprawdę, w którą stronę nie spojrzymy, ta granica była wydarta. Wydarta zaborcom, krwią żołnierzy i ofiarnością ludności cywilnej. Tak powstała Polska. Jesteśmy z tego bardzo dumni.
Pamiętając o tych wielkich czynach w skali krajowej, nie możemy zapominać również o tych czynach w skali naszej lokalnej. Polska składa się z takich małych kołuszynów, z takich małych miejscowości sołeckich, jak są na terenie naszej gminy. To również ta niepodległość była odzyskiwana. Tu jest chyba i miejsce, czajcie, żeby przypomnieć osoby, które w 1918 roku tutaj na ziemi kołuszyńskiej tworzyły Polską Organizację Wojskową. Instytucję, która tak naprawdę ciągnęła czasami sposób fizyczny miejscową ludność do upominania się o to niepodległość. Należy wspomnieć braci Janiszewskich, Tomasza Janiszewskiego, szefa Polskiej Organizacji Wojskowej tutaj w Kołuszynie. Postać bardzo, historia bardzo smutna. Wielki człowiek, który walczył w Kołuszynie o podległość, został zamordowany w 30 roku w Katyniu. Ku jego czci jest posadzony i rośnie przed szkołą podstawową w Kołuszynie Dom Pamięci. Trzeba pamiętać o Franciszku Stasiaku. Był to pierwszy starosta miejski Kołusiak. Wieloletni burmistrz Kołuszyna aż do śmierci w 1934 roku. Jak wielkie były jego zasługi dla kraju i dla naszego miasta, świadczy to, że po jego śmierci ulicę w Kołuszynie, która wcześniej nazywała się ulicą Dworską, nazwano ulicą Franciszka Stasiaka. W tej chwili, proszę Państwa, jest to ulica Mickiewicza. Nazwa Mickiewicza została oczywiście nadana dopiero po wojnie, no bo gdzieżby tam burmistrz sanacyjny mógł mieć ulicę w Kołuszynie. Musimy o tych ludziach pamiętać, bo tu w Kołuszynie też tworzyła się niepodległość. Drodzy Państwo, cieszę się bardzo, że tak licznie i podczas mszy świętej, i na placu, i tutaj się zebraliśmy. Drodzy Państwo, patriotyzm, wielkie słowo, może czasami nadużywany. Patriotyzm powinien się objawiać, górnolotnie mówiąc, w miłości ojczyzny, a już tak bardziej przyziemnie, w poszanowaniu swego kraju, w poszanowaniu jego barw narodowych, znajomości jego historii, poszanowanie języka polskiego. To tworzy tożsamość polską. I dzisiejsza tak liczne uczestnictwo Państwa o tym świadczy. W tym miejscu i na zakończenie chciałbym serdecznie Państwu za to podziękować. Chciałem podziękować współorganizatorom tej uroczystości, zaczynając chronologicznie księdzu proboszowi, który niestety musiał wrócić na plebanię za odprawienie mszy świętej, orkiestrze dętej, kurowi pod przewodnictwem pana Czubiechowskiego, pocztom sztandarowym, ochotniczej straży pożarnych, trzy poczty, Piłsudczycy, PSL, szkoła, która reprezentowała swój sztandar, ale również sztandar Związku Kombatantów, jak również sztandar generalski, który jest u nas w depozycie chwilowym z Muzeum Archiwum Akt Nowy. Ale najbardziej się podziękować to, co powiedział pan dyrektor. Wszystkim mieszkańcom, którzy nie w sposób urzędowy, przymusowy, z potrzeby serca tutaj dzisiaj byli z nami. Dziękuję Państwu serdecznie. A najbardziej miło, wiecie kiedy? Jak widziałem te dzieciaki w pierwszych rzędach w ławkach. To byli goście honorowe tej uroczystości. Bardzo serdecznie za to panu dyrektorowi, wszystkim paniom nauczycielom i panom nauczycielom, którzy wzięli udział w uroczystości, serdecznie dziękuję. Kiedy ich zobaczyłem, zaprosiłem ich do pierwszych ławek i powiedziałem, siadajcie tutaj, bo wy jesteście honorowi goście. Dlaczego? Bo to jest dla was ten czas, żeby w waszych sercach zakiełkowało to, co ma później rosnąć, dojrzewać i dawać owoce w życiu dorosłych. To jest ten dzień i to jest ta chwila. To są takie uroczystości. Część artystyczna po części była już rozpoczęta, był wspaniały zespół Kulele, za chwilę będą pozostałe zespoły. Już w tym miejscu serdecznie wszystkim za to dziękuję. Paniom, które prowadzą, bo wiem, że będą fleciki, będzie Kasia Niecka, było Kulele z panem Marcinem. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie. Drodzy Państwo, piękna pogoda, piękny dzień, świętujmy, to jest święto radosne. To jest święto, które pokazało, że chcieć to móc. Mimo, że nas nie było, wymazano, powstaliśmy. Jesteśmy silnym narodem. Jesteśmy dumnym narodem. Jesteśmy narodem, który nie boi się przeciwności. Czasami może przekornym, ale potrafiącym konsolidować się, kiedy jest na to czas, jest obowiązek.
Drodzy Państwo, zostawiamy scenę artystom. Jeszcze raz serdecznie Państwu wszystkim dziękuję. Wszystkim, którzy się przyczynili do organizacji.